dworcu kolejowym Grand Central, który jest jednym z głównych centrów komunikacyjnych, tak przynajmniej twierdzi telewizja CBS i korespondent agencji francuskiej, na dworcu wykryto podejrzany ładunek. Paweł, powiedz, czy przeciętni Amerykanie szykują się do wojny? Jakie nastroje teraz panują w Ameryce? Co przeważa, chęć odwetu czy ciągle żałoba? Można spotkać się z oboma nastrojami. Oczywiście panuje również atmosfera odwetu. Sam byłem świadkiem sytuacji, jak rozjuszona pani w średnim wieku chodziła przed wejściem do metra i krzyczała wściekła, dlaczego Arabowie zabijają Amerykanów, wytępić ich. Trwało to przez dobrych kilka minut. Obserwując reakcję przechodniów, wydawało się, że są całym sercem za jej postulatem. Prezydent Bush z kolei, jakby uprzedzając zbierającą falę niechęci i rząd z odwetu, powiedział, że mieszkający w Stanach Zjednoczonych Arabowie i muzułmanie muszą być traktowani z godnością. Przedstawiciel autonomii palestyńskiej w Ameryce już kilka godzin po zamachach powiedział, że nie wolno obciążać nikogo odpowiedzialnością zbiorową. Niemal naturalną reakcją większości osób, które widzą na ulicach i w telewizorach rozpaczające rodziny zabitych niewinnych ludzi, jest nastrój wzbierającej złości i chęci odwzajemnienia się sprawcą tragedii. Są jednak osoby, które przestrzegają, że takie zachowanie może być bronią obosieczną i znów może dojść do kolejnych niewyobrażalnych tragedii. Washington Times poinformował, że władze amerykańskie rozważają różne opcje militarnych akcji odwetowych przeciwko sprawcom. Wśród rozważanych możliwości jest kilka wariantów ataku na Afganistan i saudyjskiego multimilionera Osamę Bin Ladena. Tak twierdzi przynajmniej Washington Times. Paweł, dziękuję ci bardzo za relację. Arabscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nie czują się bezpiecznie. W wielu częściach Stanów dochodziło do incydentów z udziałem Arabów, ale jak się okazuje, nie tylko tam do nich dochodziło. Łączymy się z Arturem Tamborskim w Studiu Informacji. Halo, Artur. Państwu dobry wieczór, Doroto. Powiedz, Artur, co się dzisiaj działo w Polsce? Czy tutaj również były jakieś przejawy agresji ze strony Polaków właśnie skierowane przeciwko Arabom? No niestety czasem emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. No, czasem ludzie zachowują się jak ktoś, kto dostał potężny cios, ale niestety nie wie z której strony i stara się w jaki sposób znaleźć ujście swojej złości i wściekłości. Za chwilę przeniesiemy się do Łodzi, gdzie takie właśnie sceny miały miejsce. Zapraszam na informacje. Jak słyszeliśmy przed chwilą, rozgoryczenie i wściekłość w Stanach Zjednoczonych powoduje, że dochodzi do ataków na osoby pochodzenia arabskiego lub azjatyckiego. Także w Polsce emocje okazały się silniejsze. Prezydent Łodzi w specjalnym apelu wezwał mieszkańców, by nie przenosili swego gniewu na osoby pochodzenia arabskiego. Od dwóch dni w Łodzi dochodzi do antyarabskich incydentów. Wczoraj po południu na tych korytarzach w Urzędzie Miejskim zaatakowany został przez innych petentów mężczyzna o ciemnej karnacji skóry, wskazującej na arabskie pochodzenie. To jest spowodowane po prostu reakcją społeczeństwa łódzkiego, ale także oczywiście całego społeczeństwa polskiego na akt terrorystyczny. Łodzianie ubliżali mężczyźnie, nazywając go mordercą i terrorystą. Musiała interweniować ochrona. Mężczyzna był z żoną i małym dzieckiem. Jak się później okazało, jest obywatelem naszego kraju. Podobne zdarzenie miało miejsce przed jednym z akademików, gdzie mieszkają studenci z Palestyny. Koło godziny 20 przed akademikiem zebrało się kilka osób, młodych wyrostków, którzy krzyczeli jakieś antyarabskie, tutaj były wypowiedzi. Ale zanim przyjechała policja, już się rozbiegli, także w zasadzie nic się nie działo. Dziś młodzi Palestyńczycy mieszkający w akademiku nie chcieli komentować tego, co się stało. Mówią tylko. Wiem, że tego bez sensu jest wszystko. Władze Uniwersytetu Łódzkiego postanowiły zapewnić studentom bezpieczeństwo. Weszliśmy w kontakt ze służbami porządku, służbami policyjnymi, które to zdarzenie w jakimś sensie uporządkowały. Władze Łodzi wydały specjalny apel do mieszkańców miasta. Odwołujemy się również do poczucia odpowiedzialności łodzian. Jesteśmy przekonani, że wykażą umiar w osądzie sytuacji i poszukiwaniu winnych. Dojrzałość wymaga powściągliwości, wyrażania emocji. Łódź jako miasto o wielokulturowych tradycjach było zawsze miastem tolerancji, którym zgodnie żyli przedstawiciele różnych narodów. W mieście nie podjęto jednak żadnych specjalnych środków ostrożności. Łódzka policja nie chce komentować tego, co stało się właśnie przed tym akademikiem. Funkcjonariusze boją się, że już wkrótce znajdą się kolejni naśladowcy, którzy będą zagrażali bezpieczeństwu przebywających tu Palestyńczyków. Z Łodzi dla informacji Ewa Żarska.
Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Zamachu na World Trade Center i Pentagon świat z pewnością łatwo nie zapomni. Nie tylko ze względu na liczbę ofiar, czy niespotykany do tej pory rozmiar strat. Od krwawego wtorku w taktyce wojskowej znajdzie się pojęcie wojny terrorystycznej, krwawej i nieprzewidywalnej. Do tej pory do zadawania śmierci służyły armie i specjalistyczny sprzęt. Dziś człowiek zabija tym, co ma pod ręką. Samolot, zwykle środek transportu, okazuje się skuteczną bombą. By zadać dotkliwe straty mocarstwu, wystarczy zaledwie garstka fanatyków. 30-40 ludzi potrafi zrobić tak straszliwe zamieszanie w cywilizowanym świecie, że gdyby to samo zamieszanie miała zrobić armia, musiałaby ponieść ogromne straty, ponieść ogromne wydatki finansowe i tak naprawdę nie wiadomo, czy rzeczywiście by tego dokonała. Za terrorystami najczęściej stoją państwa czy międzynarodowe organizacje. Jednak wykrycie mocodawców albo przewidzenie ataku jest często niewykonalne, nawet dla państw dysponujących potężnymi służbami specjalnymi. Terroryści atakują nagle, zawsze po to, by wywołać jak największe spustoszenie. Analitycy wojskowości są zgodni. Wielkie armie stają się coraz mniej przydatne, bo po co armaty, gdy nie ma wroga? Mówią też zgodnie, że podziemne organizacje będą sięgać po coraz skuteczniejsze formy mordowania. Teraz nie można wykluczyć nawet ataku bronią masowego rażenia. Trzeba mieć na uwadze, że następny furiat, następny psychopata w taki sposób uderzy. Tym bardziej, że taką broń na czarnym rynku można kupić. Są nawet państwa, które noszą metkę dostawców śmierci. Odpowiedź jest prosta. Z krajów byłego Związku Radzieckiego. Tam rzeczywiście są setki ton drobnoustrojów niezwykle zaraźliwych w jakichś kadziach, które nie zostały zlikwidowane, które są w ogóle trudne do zlikwidowania. Jest tam oczywiście broń atomowa, są surowce do zbudowania tej broni atomowej, jest broń chemiczna, jest właściwie wszystko, czego współczesny terrorysta może, o czym może zamarzyć. Walka z terroryzmem wymaga współpracy ponad granicami i politycznymi podziałami. Nie jest wykluczone, że pomoże w tym międzynarodowa solidarność po zbrodni za oceanem. Żaden terrorysta w żadnym miejscu na kuli ziemskiej nie może się czuć bezpiecznie. Choć premier uspokaja, że w Polsce nie ma w tej chwili zagrożenia zamachami, to polskie jednostki walkę z terrorystami trenują od dawna, dodaje minister obrony. Takie programy są, tyle że nie ma sensu, aby je realizowała cała armia, bo armia jest do obrony granic, a niektóre wyspecjalizowane oddziały w obszarze sił specjalnych takie ćwiczenia oczywiście prowadzą. Chlubą polskiej armii, co przyznają sąsiedzi, przyczyną zazdrości partnerów z NATO są legendarni antyterroryści, komandosi Grom. Teraz to wszystko. Spotkamy się mniej więcej za 50 minut. Cały czas zbieramy informacje, uaktualniamy je. Teraz przenosimy się do studia, gdzie jest Dorota Gawryluk i jej gość Aleksander Smolar, specjalista do spraw międzynarodowych. Zapraszam. Aleksander Smolar, jeszcze raz witam pana gorąco. Jak słyszeliśmy w materiale informacyjnym, grozi nam wojna terrorystyczna, krwawa i nieprzewidywalna. Czy w związku z tym mamy jakiekolwiek szanse tę wojnę wygrać? Mi się wydaje, że rzeczą bardzo niebezpieczną dramatyzowanie sytuacji, która jest wystarczająco dramatyczna. To trzeba widzieć, że wojna zmienia charakter i wraz z wojną również nasze sojusze. Myśmy przystąpili do NATO po to, żeby mieć bezpieczeństwo przed zagrożeniami zimnej wojny. Ale terroryści działają z ukrycia, działają nagle, nie wiadomo tak naprawdę, gdzie są. Działają z ukrycia, działają przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej. Prawda, nie mają określonego terytorium teraz. Czy są możliwości obrony? One na pewno istnieją, chociaż będą kosztowne i będą wypracowane stopniowo. Po pierwsze widzimy już zmianę mapy politycznej. W tej chwili zawierane są sojusze, które niedawno były nie do pomyślenia. To znaczy cały świat czuje się, czy też prawie cały świat czuje się zagrożony terroryzmem. Komentatorzy podkreślają, że uderzenie Stanów Zjednoczonych teraz przede wszystkim musi być mądre i odpowiedzialne. Czy pana zdaniem są w ogóle jakiekolwiek szanse na zlokalizowanie tego celu, czyli tych terrorystów konkretnych, odpowiedzialnych za ten konkretny, okrutny czyn? Mnie się wydaje, że takie szanse są. Problem tylko polega na tym, że to jest jak rak. Że to jest jak rak, że on się rozszerza, że są inne komórki. Wobec tego to jest długi proces. Zwalczanie terroryzmu jest na pewno długim procesem. Jeżeli chodzi o konkretne tę sieć, którą trzeba przypomnieć, że ona powstała w dużym stopniu. Początek jej się wywodzi z wojny w Afganistanie. I
nie jest sprawą przypadku, że tam są zlokalizowane prawdopodobnie. Pan jest o tym przekonany, że to Osama Bin Laden stoi za sprawą? Nie, ale wszystko na to wskazuje i informacje na to wskazują. Ja posiadam tę wiedzę, którą oczywiście wszyscy posiadamy mniej więcej. Wiele na to wskazuje, że tak właśnie jest. Świat arabski czuje się troszeczkę pokrzywdzony, twierdzi, że po prostu zbyt łatwo ulica wydała wyrok, powiedziała za wcześnie o winowajce. Tak jest. Moim zdaniem to jest wielkie niebezpieczeństwo w tej chwili. Ono jest polityczne i psychologiczne. To znaczy, że to, co się stało, ta tragedia, ten dramat będzie interpretowany w kategoriach walki cywilizacyjnej, jak to pisał Huntington. Otóż to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że większość narodów arabskich nie mają nic wspólnego, prawda, z tym, co się dzieje, i większość wyznawców islamu w żadnym wypadku tego nie popiera. Prawda? Więc to jest na pewno niebezpieczne i widzieliśmy już bardzo nieprzyjemne akty wobec ludzi pochodzenia mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Tu też w informacjach pokazywaliśmy incydent z Łodzi. No, to jest bardzo niebezpieczne i to jest szkodliwe. Pana zdaniem istnieje takie niebezpieczeństwo, że znajdzie się kozła ofiarnego tylko po to, żeby zaspokoić apetyty ulicy, właśnie ukarać winnego? No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. I zresztą interesujące są badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie są zdecydowani za ukaraniem winnych, ale równocześnie tych, którzy są naprawdę winni. To znaczy, że to było przyzwoicie sprawdzone. I to jest w interesie wszystkich. To znaczy, kozioł ofiarny może zaspokoić potrzeby na 5 minut, ale on nie rozwiąże problemów terroryzmu. To jest długofalowa nowa strategia rodzenia sobie z niebezpieczeństwami, z którymi dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Mówiliśmy o samosądzie ulicy, o tym, że ofiarami padają niewinne osoby, niewinni Arabowie, ale nie tylko ulica wydała wyrok. Posłuchajmy, co mówi znany profesor, filozof Leszek Kołakowski. Panie profesorze, dokąd zmierza współczesny świat? Co dzieje się z naturą człowieka, że dochodzi do takich tragedii jak wczoraj w Stanach Zjednoczonych? Nic się nie dzieje, zawsze była taka sama mniej więcej. Przecież ludzie robili najgorsze rzeczy, popełniali najstraszliwsze okrucieństwa wobec swoich bliźnich od początku świata, przez całą historię, jak ją znamy. Więc z tego punktu widzenia to nie jest nic nowego, ani nic, co by świadczyło o tym, że natura ludzka się zmieniła. Zmieniły się natomiast różne inne okoliczności. Teraz mianowicie jesteśmy w takiej sytuacji, że niewielkie grupy sfanatyzowanych terrorystów mogą wyrządzać olbrzymie szkody innym ludziom czy państwom. Jest niesłychanie trudno na to reagować. Terroryzm ma po prostu nadzwyczaj rozgałęzione i skuteczne narzędzia. Czy słusznym można by nazwać takie wrażenie, że wczoraj nastąpił na atak na cywilizację? Można tak powiedzieć, owszem. To był przecież atak, w którym chodziło o to, żeby wyrządzić najwięcej szkód materialnych i moralnych, zabić najwięcej ludzi zupełnie przypadkowych, nie mających nic wspólnego z polityczną akcją tych terrorystów. To jest atak na cywilizację, na te reguły, którymi niby my uważamy, że cywilizacja powinna się rządzić. Panie profesorze, czy istnieje jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie tego typu zdarzeń? Bardzo wielu z nas, czy większość, no nie byłaby zdolna do tego rodzaju aktów. Niemniej fakt, że mniejszość jakaś jest zdolna, świadczy o tym, że nie mamy chyba wrodzonych hamulców dostatecznie silnych. Mamy jakieś hamulce oczywiście. Zresztą jest to również u zwierząt przecież. Istnieją jakieś hamulce przed zabijaniem i uszkadzaniem osobników tego samego gatunku. No, ale nie są hamulce absolutne. I w naszym przypadku, czyli ludzi, też nie są. Więc granic żadnych tu nie ma. Wszystko jest możliwe. I na tego typu ataki powinno się też odpowiedzieć przemocą? Tak. W sposób zdecydowany? Jeżeli można uderzyć we właściwych sprawców. No bo to właśnie w tym przypadku nie bardzo wiadomo, ale jestem całkowicie za tym, żeby zabijać terrorystów w akcji. Wczoraj wielokrotnie spotkałem się z tego typu teorią, że właśnie dla ludzi, którzy zorganizowali
wczorajszy atak terrorystyczny nie powinno być żadnej litości, nie powinny być prowadzone z nimi żadne pertraktacje, powinni zostać natychmiast zgładzeni chwilę po tym, kiedy zostaną namierzeni. Jeżeli można ich znaleźć, tak, ja też tak myślę. Po tym wydarzeniu nie możemy się spodziewać, nic optymistycznego nie nastąpi. Przypuszczam, że nie. Jedynym optymistycznym wynikiem mógłby być, nie wiadomo czy będzie, ale mógłby być akt odnalezienia sprawców i zabicia ich. Jak to się powinno odbyć? W sposób publiczny, żeby widział to cały świat? Proces czy od razu wyrok? Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Proces ma swoje zalety oczywiście, ale nie jest konieczny. My Polacy możemy się czuć bezpieczni po tych wydarzeniach, jak pan sądzi? Nie, nikt nie może się czuć bezpieczny. Oglądają państwo program na żywo w Polsacie 53 godziny po ataku. A w studiu Aleksander Smolar, specjalista do spraw międzynarodowych. No właśnie, jak to ma być? Oko za oko, ząb za ząb. Stary Testament, a co z Nowym Testamentem? Co z chrześcijańskim przebaczeniem? Dlaczego nie, od razu zabijać? Nie, mnie się wydaje, że tu trzeba oddzielić dwie różne rzeczy. To znaczy wtedy, kiedy to jest w czasie akcji, w czasie przygotowania czy przeprowadzania akcji, mordowania ludzi, wtedy to jest normalna sytuacja wojenna. Ale akcja prawda? Może również i wyglądać tak, również tak, że było. Bombowce pojawiają się nad określonym miastem, zrzucają bomby i przy okazji zabijają terrorystów, czyż nie? No, mnie się wydaje, że mam nadzieję, że unikniemy takiej sytuacji, ale że tutaj mogą być ofiary wśród ludności cywilnej, to nie ulega dla mnie wątpliwości. Jednak jest rzeczą, sprawą bardzo ważną, żeby odróżnić sytuację, w której można przeprowadzić normalny proces sądowy. I wtedy dla mnie nie ulega wątpliwości, że to powinien być proces sądowy. Wedle bardzo surowych praw, być może to wymaga zaostrzenia w całym świecie, prawodawstwa przeciwko właśnie zamachom terrorystycznym. Natomiast coś innego jest w czasach akcji. Czy pana zdanie po tym, co się stało, świat, ludzie na świecie zgodzą się na ograniczenie własnej wolności, ograniczenie demokracji? Mnie się wydaje, że zawsze się zgadzamy. To znaczy istnienie policji i praw przyznawanych siłom porządkowym, to się wiąże często z samoograniczaniem naszych własnych praw na rzecz bezpieczeństwa. Walka z terroryzmem niewątpliwie będzie tego wymagała, ale byłoby zwycięstwem terroryzmu, gdyby to doprowadziło do paniki wszechobecnej i do takiego ograniczenia naszej wolności, które podważy, prawda, które podważać będzie nasze zasady. Mam nadzieję, jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. No na razie niestety przegrywamy z terrorystami. Przecież po 50 kilka godzin minęło od ataku i ciągle nie wiemy tak naprawdę, kto go dokonał i dlaczego? No, my nie wiemy. To nie znaczy, że wszyscy nie wiedzą. Poza tym już tam sporo wiadomo. Zidentyfikowano, o ile się orientuje, około 20 osób, z czego większość nie żyje, zamachowców. Prawda? Poza tym minęło bardzo, bardzo mało czasu. Kiedy pan spodziewa, że będziemy wiedzieli coś więcej? Jak długo jeszcze musimy czekać? No, ja myślę, że w ciągu paru dni będzie ostra reakcja Stanów Zjednoczonych z poparciem krajów natowskich, ale nie tylko, również innych, prawda? I mi się wydaje, że to jest wielkie osiągnięcie obecnej sytuacji, że pojawiła się nowego typu świadomość, której dotychczas często nie było i różne kraje wykorzystywały, prowadziły często liberalną politykę w stosunkach z terrorystami. No prawda? Właśnie, liberalna to chyba za słabe określenie, bo tak naprawdę tolerowano terrorystów. Ci ludzie osiedlali się na terenach różnych krajów, również w Polsce tak było w czasach PRL-u. Tak. Mówi się o tym coraz głośniej, szkolili się również u nas. No, oczywiście. Czy w związku z tym pan spodziewa się jakiejś zmiany podejścia do tego problemu? Dla mnie nie ulega wątpliwości. Nie tylko większa wrażliwość, nie tylko większa surowość wyroków, ale znacznie lepsza koordynacja między innymi między Europą a Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko. Myślę, i to by było zjawisko bardzo pozytywne, gdyby na tej płaszczyźnie rozwinęła się współpraca z Rosją, z Chinami, z innymi wielkimi państwami, które często w przeszłości przemykały oczy. Jeremy Rifkin, znany z kontrowersyjnych poglądów, ekonomista i futurolog, twierdzi, że sami sobie zgotowaliśmy ten los. Posłuchajmy. Rozmawiam z Jeremym Rifkinem, filozofem, ekonomistą, futurologiem, gościem redakcji Wprost i Polsatu. Panie profesorze, amerykańskie władze mówią od kilku dni o tak zwanej nowej wojnie, w którą uwikłano Amerykę. Na czym według pana polega ta nowa wojna?
Cały kraj ogarnął szok i gniew. Proszę pamiętać, że jest to wydarzenie bez precedensu. Nie mieliśmy tak wielkiej liczby ofiar od 130 lat, czyli od wojny domowej. Nawet atak na Pearl Harbor odbywał się na Pacyfiku. Jesteśmy zdumieni, zszokowani, mamy w sobie dużo gniewu. Oczywiście następne pytanie, co stanie się teraz? Dziś nie wiadomo, kto jest wrogiem. W czasie II wojny światowej były to wojska japońskie, dzisiaj wróg jest ukryty. Jaki jest więc głębszy sens tej nowej wojny? Właśnie to mnie martwi. Oto moje obawy. Ponieważ nie wiemy, kto jest wrogiem, fundamentaliści, terroryści, to może być każdy. Może się w nas narodzić nowy rodzaj ksenofobii, psychologicznej paranoi. Po tym, jak pochowamy tych, którzy zginęli w World Trade Center i w Pentagonie, może pojawić się nowy rodzaj koszmaru psychologicznego, kiedy to Amerykanie zaczną się bać wszystkich wokół siebie. Społeczne zaufanie jest tym, czemu od lat Ameryka zawdzięcza swoją potęgę. To dzięki zaufaniu społecznemu mogliśmy się cieszyć demokracją i silną gospodarką. Teraz nagle to zaufanie społeczne zostało zburzone. Zniszczony został kapitał społeczny, dzięki któremu mogliśmy stworzyć swój dostatni świat. Jeśli Ameryka cofnie się i pogrąży w psychologicznym strachu, to wówczas nigdy nie będziemy w stanie znaleźć wroga, polegając wyłącznie na wojsku, służbach bezpieczeństwa, CIA i FBI. Powinniśmy raczej starać się znaleźć sposób dotarcia do źródła problemu i rozpocząć głęboką i istotną dyskusję. W innym wypadku coraz bardziej zamkniemy się w sobie, staniemy się coraz bardziej ksenofobiczni i paranoiczni, a to będzie bardzo niebezpieczne dla całego świata. Wojna ma swoją metodologię. Jakie są narzędzia tej nowej wojny? Zaczniemy od tego, że zwiększymy nadzór i kontrolę. Ale czyniąc to, musimy zachować równowagę wobec naszych swobód obywatelskich. Nie chcemy, żeby za parę lat okazało się, że chroniąc siebie, utraciliśmy nasze obywatelskie swobody. Swobodę poruszania się, nasze poczucie zaufania, otwartości. Wszystko to, co charakteryzowało Amerykanów od wielu lat. Dlaczego społeczeństwo amerykańskie nie było psychologicznie przygotowane na tego rodzaju wydarzenie? Myślę, że dotychczas mieliśmy ogromne szczęście i zakładaliśmy, że coś takiego nigdy nie wydarzy się na amerykańskiej ziemi. Proszę pamiętać, że na naszej ziemi nie było wojny od czasów wojny domowej, czyli od ponad 130 lat. Mamy więc inną wrażliwość niż ludzie w Europie czy innych częściach świata. Może byliśmy naiwni, teraz już nie. Ważne jest, czy ta naiwność ustąpi miejsca cynizmowi i paranoi, czy też zostanie zastąpiona głęboką refleksją i znalezieniem nowych, mądrych sposobów zrozumienia problemów, które wywołują takie reakcje. Interesujące jest to, że celem ataków był budynek World Trade Center, który reprezentuje globalizację. Myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie, co takiego tkwi w globalizacji, że wywołuje ona desperackie, nieludzkie reakcje ze strony fundamentalistycznych terrorystów. Musimy dotrzeć do źródła sprawy. Jedną z rzeczy, które musimy zrobić, a będzie to bardzo trudne, to zacząć rozmawiać o globalizacji i jej skutkach dla bogatych i biednych, dla uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. W naszym świecie niektórzy czerpią korzyści z globalizacji, inni natomiast są pozostawieni w tyle i stają się coraz bardziej zdesperowani. Ta desperacja jest wylęgarnią fundamentalistycznej ideologii, czy to religijnej, politycznej czy etnicznej. Nie chcemy teraz o tym mówić w Ameryce, ale już niedługo będziemy musieli rozpocząć dyskusję o wszystkich konsekwencjach globalizacji. O tym, jak zapobiec powstaniu świata spolaryzowanego, świata bogatych i biednych. To prawdziwy sposób na zwalczenie fundamentalizmu. Fundamentalizm kwitnie tylko wtedy, kiedy nie ma już nadziei. Nie można nikogo pozyskać dla ideologii fundamentalistycznej, kiedy ludzie mają nadzieję i mogą liczyć na lepsze jutro. Jak pan widzi przyszłość cywilizacji amerykańskiej? To zależy od reakcji Ameryki, reakcji Polski i reakcji całego świata. Może się okazać, że ta straszliwa tragedia stanie się naszą szansą. To nie musi być najgorszy z kryzysów, to może być szansa. Może, i chyba już to widzimy, społeczność światowa się zjednoczy. Cała cywilizacja, cała ludzkość powie, jesteśmy jedną planetą, jesteśmy gatunkiem, który wspólnie zamieszkuje kulę ziemską.
Może, niezależnie od różnic ideologicznych, nastąpi zjednoczenie i rządy, i ludzie powiedzą sobie, musimy teraz myśleć wspólnie i stawić czoło problemom, które są udziałem całej ludzkiej rodziny. To może być jedyny pozytywny aspekt tej tragedii. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy dać wyraz swojemu człowieczeństwu. Nie możemy stać się tacy jak ci, którzy nas terroryzują. To będzie ciężka próba. Tak, musimy być twardzi. Musimy być pewni, że poradzimy sobie z groźbą terroryzmu, ale nie kosztem utraty naszego człowieczeństwa. Nie straćmy naszego wspaniałego amerykańskiego ducha z powodu paranoi, strachu i niepewności. Jak pan, jako człowiek, zareagował na tę wiadomość? Przede wszystkim bałem się o moją żonę, ludzi, którzy pracują w moim biurze. Mieszkamy w Waszyngtonie. Później dowiedziałem się, że zginął krewny mojej żony. Młody, 24-letni człowiek, który pracował na 50. piętrze budynku. Rodzina nie miała o nim żadnych wiadomości. To, co się stało, dotknęło każdego z nas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oby ta tragedia stała się naszą szansą, mówił Jeremy Rifkin. Nic dodać, nic ująć? No, to zawsze się może stać, prawda, szansą. Każdy kryzys jest również możliwym początkiem rozwiązania problemów, ale to, co mówił Rifkin, zawierało w sobie rzeczy bardzo słuszne i równocześnie z mojego punktu widzenia trudne do zaakceptowania. Leszek Kołakowski miał rację. Zło jest częścią naszej egzystencji. I tutaj jakieś utopie, że można wyeliminować zło, jest złudzeniem. Pierwsze, trzeba ukarać terrorystów. Trzeba przede wszystkim skarać terrorystów, ale nie... Trzeba ich najpierw poznać, to jest przede wszystkim warunek konieczny. Aleksander Smolar, specjalista do spraw międzynarodowych, był moim i Państwa gościem. Ja przypominam, że oglądają Państwo program na żywo w Polsacie 53 godziny po ataku. Co prawda nie wiemy, kto dokonał ataku na Manhattanie, natomiast znamy doskonale wrogów Ameryki. Zobaczmy, kto to jest. Lista wrogów Ameryki jest bardzo długa. Źródłem kłopotów jest przede wszystkim polityka zagraniczna największego mocarstwa świata. Stany Zjednoczone same siebie postawiły w roli żandarma świata. Arabowie czy Palestyńczycy nie lubią Stanów Zjednoczonych, chociażby dlatego, że Stany Zjednoczone finansują Izrael. Wśród biednych krajów, które padają ofiarą globalizacji, Stany Zjednoczone jako najsilniejszy kraj, jako największe mocarstwo, są postrzegane jako wróg numer jeden. Amerykańska polityka ingerencji mści się nie tylko na Bliskim Wschodzie. Wrogowie Stanów Zjednoczonych są też w Afganistanie. Afgańczycy, którzy przy pomocy Amerykanów wygrali wojnę ze Związkiem Radzieckim, dziś uznają Stany Zjednoczone za największego wroga islamu i ukrywają głównego podejrzanego o masakrę, Osamę Bin Ladena. Są to radykalni, skrajni, ortodoksyjni islamiści, którzy uważają, że cały porządek świata jest oparty na Koranie. I kto nie uważa, że tak jest, jest ich wrogiem. Tak jak w pierwszym wieku, gdy żydowscy bojownicy zeloci dokonali pierwszego ataku terrorystycznego na świecie, tak i dzisiaj siłą napędową terroryzmu jest religia. Dżihad, święta wojna islamu, która w Koranie nakładała na każdego muzułmanina obowiązek pozyskiwania nowych wyznawców, dziś oznacza dla fundamentalistów walkę z cywilizacją Zachodu, uosobieniem szatana. Łączymy się z naszym korespondentem w Niemczech, Jerzym Teplim. Halo. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Czy policja niemiecka ma już pewność, że schwytała właściwych ludzi? Pewne jest to, że dwaj zamachowcy, którzy na dwóch samolotach zaatakowali nowojorski World Trade Center, mieszkali w hamburskiej dzielnicy Harburg. Prokurator generalny Kejnym uzupełnił dziś wieczorem te informacje. Było ich trzech. Ten trzeci spadł w samolocie w Pensylwanii. W przeszukanych dziś nocą 8 mieszkaniach w Hamburgu policja natrafiła na pracownika lotniska. Został aresztowany. Może mieć związek z zamachowcami. Dla dobra śledztwa policja milczy. Ilu jest takich fundamentalistów w Niemczech i czy do tej pory żyli w tym kraju spokojnie? Nie byli pod obserwacją policji. Nic dotychczas nie zrobili takiego, by tak się stało. Mieszkali legalnie, studiowali w hamburskiej politechnice elektronikę i budowę okrętów. Pochodzili z Emiratów Arabskich. Mohamed Atta miał 33 lata, Narwan Al-Szechi 23. Nie utrzymywali kontaktu z sąsiadami.
Z mieszkania często dochodziły jedynie słowa głośne modlitwy i tekstów Koranu. Jedna z sąsiadek twierdzi, że stale było 3 Arabów, ale czasami liczba wzrastała do 5. Od czerwca ubiegłego roku Ata i Szechi przebywali na Florydzie. Wrócili w styczniu, by zniknąć bez śladu w maju bieżącego roku. Dziękuję bardzo. To był Jerzy Tepli, nasz korespondent niemiecki. A w studiu jest już Bronisław Komorowski, minister obrony narodowej. Panie ministrze, wygląda na to, że to jest nasza wspólna wojna. Nie tylko wojna Ameryki z terroryzmem, ale również wojna NATO i nas z terrorystami. Proszę mi powiedzieć, czy to prawda na początek od najświeższych informacji, że NATO zamierza zaatakować Afganistan? Więc ja radziłbym używać bardzo ostrożnie słowa wojna, aczkolwiek wojna z terroryzmem trwa od wielu, wielu lat. Prawda? Od wielu, wielu lat. I ma różne okresy. Czasami terroryści mają sukcesy, czasami są eliminowani z życia społecznego. Są też tolerowani, jak słyszeliśmy czasami w tym programie. Tolerowani. Więc ja myślę, że dzisiaj jedno jest faktem, że mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym. Czy on nosi charakter wojny, to jeszcze za wcześnie byłoby rozstrzygać. W każdym razie George Bush wypowiedział wojnę terrorystom. Tak, i wojnę terrorystom należy skutecznie wypowiadać i ona, myślę, że toczy się od dłuższego czasu różnymi metodami. Demokracje potrafią się bronić skutecznie. Ja myślę, że także i tym razem po fazie porażki, bo to jest ewidentna porażka demokracji, nastąpi kontratak. Czy planuje się ten kontratak na Afganistan? O tym się mówi dzisiaj przez cały proszę dzień. Państwa, takich rzeczy, jak się coś planuje, to się o tym w ogóle nie mówi, po pierwsze. Więc proszę nie oczekiwać, że cokolwiek bym tu powiedział, gdybym nawet wiedział. Ale po drugie, chciałem uspokoić, że to nie jest tak, że od razu musi być atak na wielką skalę. Sądzę, że Stany Zjednoczone przygotowują ripostę, ale zmierzające jednak do wyeliminowania ośrodków szkolących, nadzorujących, kierujących zamachami terrorystycznymi, a nie ma przecież nikt pomysłu na to, żeby uderzać na jakieś państwa, no, na całe społeczeństwo. Ale te ośrodki są gdzieś zlokalizowane. Mózg tych ośrodków jest właśnie w konkretnych państwach, panie ministrze. Proszę mi powiedzieć, czy gdyby dzisiaj... Ale jak pani widzi sama z tego korespondencji w Berlinie, bez żadnego ataku udało się już osiągnąć pierwszy sukces w postaci uchwycenia jakiejś, tak powiem, nici, być może wiodącej do kłębka. Na razie to są nici, zobaczymy, co będzie z kłębkiem. Natomiast gdyby dzisiaj, w tej chwili ktoś z NATO zadzwonił i powiedział: panie ministrze, potrzebujemy pomocy Polski. Czy jesteście gotowi? Czy jesteśmy gotowi? Tak, bo takie są zobowiązania natowskie, ale warto o tym pamiętać, że są procedury w NATO. Ostatnie oświadczenie Rady Ambasadorów mówi o tym, że jesteśmy skłonni uczestniczyć we wspólnej akcji na rzecz Stanów Zjednoczonych, których bezpieczeństwo zostało zagrożone. Ale jeśli Stany Zjednoczone powiedzą: tak, potrzebujemy pomocy, bo planujemy taką, a taką operację, wtedy każdy z krajów członkowskich sojuszu musi podjąć sam decyzję, jaką formę pomocy może oddać do dyspozycji Stanów Zjednoczonych, w jakim zakresie to w operacji jakim zakresie, może uczestniczyć. Do konkretów, w jaki sposób Polska może pomóc Polska w tej może operacji. Pomóc w bardzo różny sposób, ale po pierwsze będzie to zależało od tego, jaka będzie potrzeba ze strony Stanów Zjednoczonych. Może być to potrzeba wsparcia politycznego, może być potrzeba wsparcia służb specjalnych, a więc rozpoznania wywiadu. Może być potrzeba wsparcia logistycznego, udostępnienia baz, lotnisk i tak dalej. A może być, jeśli Stany Zjednoczone, nikt nie planuje czegoś takiego, jeśli Stany Zjednoczone wystąpią, no to wtedy rząd polski, prezydent podejmują decyzję, czy jesteśmy zdolni do tego, żeby wysłać naszych żołnierzy. Na razie takiego zapotrzebowania ze strony Stanów Zjednoczonych nie ma. Dziękuję bardzo. Bronisław Komorowski, minister obrony, nasz gość. A wróg jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Zobaczmy, jak to się dzieje, że ludzie zabijają niewinnych ludzi i zabijają również siebie. Zobaczmy na materiał. Zabij Żyda, skanduje kilkudziesięciu nastolatków w letniej szkole w mieście Gaza. Instruktorzy uczą ich, jak przytroczyć do ciała bombę, jak ją zdetonować i gdzie dokonać zamachu, aby było jak najwięcej ofiar. Uczymy dzieci, że Izraelczycy boją się tylko samobójczych zamachów. Ponadto uczymy ich również, że mamy prawo do takich ataków. Nauczamy także, że ci, którzy dokonają takiego zamachu, trafiają do raju. Takie instrukcje trafiają na podatny grunt. Wielu z tych chłopców straciło kogoś bliskiego podczas trwającej od września ubiegłego roku intifady, antyizraelskiego powstania. Niemal wszyscy brali udział w zamieszkach na ulicach palestyńskich miast. Być może zatem niektórzy z tych chłopców już niedługo zostaną rozerwani przez bombę przyczepioną do ich ciała. Go, 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 go.
naszym studiu Abdul Hajder, ambasador Afganistanu w Polsce. Witam pana gorąco. Rozmawialiśmy przed chwilą z panem ministrem obrony Bronisławem Komorowskim. Pytaliśmy, czy są jakieś plany ataku na Afganistan. Jak to wygląda z pana relacji, z relacji pana znajomych? Wiem, że tam jest niespokojnie u państwa dzisiaj. Tak, pani redaktor, wiem, jest sytuacja bardzo dobrze, że w tej chwili u nas w kraju, co się dzieje, po prostu ostatnie informacje, jakie ja też otrzymałem, że twierdzą, że Bin Laden jest, Osama Bin Laden jest mieszany w tej całej tragedii, co jakie stało się w Stanach Zjednoczonych. Czy pan w to wierzy, że właśnie to jest Osama Bin Laden? Ja nie mogę na ten temat nic powiedzieć. Stany Zjednoczone jest bardzo dobrze zorientowane, mają dobre wywiadu, bardzo eksperci, którzy na pewno to ujawnią, ale czy, żeby ten człowiek był, czy nie był, jedna wiemy, że on jest jedna z tych grupy terrorystycznych, który jest cały świat niepokojony z jego obecnością i jego akcją, który cały czas on planuje na wszystkich krajach świata i na ludzi, niewinni ludzie. Trzeba wreszcie, jest czas, żeby się za niego wziąć. Tak. No właśnie, dlaczego do tej pory, panie ambasadorze, nikt się za niego nie wziął? Czy tak trudno było zlokalizować kryjówkę Osama Bin Ladena? Jest i też jest trudno, ze względu na to, że nasz kraj, Afganistan, jest krajem górzystym. I wiemy dobrze, że tam jest największy górów Hindukusz, tak, w różnych górach takich światowych, który jest trudno po prostu, ponieważ on jest tam razem z tym grupą talibami i ukrywają się razem z talibami, talibowie ich chronią. Ale czy nawet służbom specjalnym, gdzie są ogromne pieniądze przecież, gdzie są ogromne możliwości techniczne i czym im również tak było trudno, czy też była ta taka tolerancja troszeczkę świata, jeżeli chodzi o tę osobę? Ja myślę, że była jednak tolerancja, też była, bo na pewno nie jest rzecz niemożliwa w tej chwili dla Stanów Zjednoczonych, kraje należące do NATO i kraje europejskie, żeby nie dali sobie rady z takim człowiekiem. Na pewno jest możliwości, jest jakiekolwiek wejście, ale jak też mam nadzieję, żeby się wreszcie zdobędą tego człowieka i skończy się, uwolni się nasz kraj. Nigdy nasz kraj, panie redaktor, nie był w grupie należącej, nigdy nie należała do grupy terrorystycznej. Odkąd ten człowiek tam się zjawił razem z talibami, to jest, cały czas jesteśmy w media, ponieważ my sam cierpiamy. Nie wiem, czy pani redaktor słyszał, bo było kilka dni, dokładnie dwa dni przed tym tragedią, jaki się stało w Nowym Jorku. On, Osama Bin Laden i jego grupy wysyłali dziennikarze do naszego przywódcy Ahmad Chomasu, bo my jesteśmy tej opozycji, który walczymy o uwolnienie tak naszego kraju od talibów i od... Czyli wysyłał ostrzeżenia do panów? Nie, wysyłał po prostu swoich dziennikarzy, którzy mieli paszport belgijski, pochodzeni, urodzeni w Maroku. I oni udali się za dziennikarza i w kamerę filmową mieli ukryte bombę. Tak, i wybuchło, nasz przywódca jest nadal w szpitalu. Także jest to... Czyli ofiar jest znacznie więcej niż by się zdawało. Oglądają państwo program na żywo, przypominam, kilkadziesiąt godzin po ataku w Nowym Jorku. Proszę państwa, przepraszam, a w studiu kolejny gość, pan Piotr Siemion. Dzień dobry, witam pana gorąco. Tłumacz, prawnik. Pan długi czas był w Stanach Zjednoczonych. 12 lat. 12 lat. Czy często pan odwiedzał budynki, po których zostały już teraz tylko gruzy? Ostatni raz byłem tam rok temu na spotkaniu z Leszkiem Balcerowiczem. Dobrze, rok temu, a nie dwa dni temu. To jest bardzo dziwne uczucie, bo w pierwszej chwili zwłaszcza, kiedy się widzi te budynki, i wie się, że naokoło, w sąsiednich budynkach, w tych także są koledzy z roku, ze studiów na Wydziale Prawa. Czy ktoś z pana bliskich znajomych zginął w tym? Tego nie wiem i wolę nie wiedzieć na razie. Trudno się dodzwonić i no, to nie jest najważniejsze. Ale co chwila docierają do nas sygnały, że z banku, z którym współpracujemy, no, nie mogą się doliczyć. To są tragiczne informacje. Posłuchajmy, co mówią rodziny ofiar tragedii.
To moja matka była w jednym z wieżowców. Wczoraj ostatni raz słyszeliśmy ją około w pół do dziewiątej. Była na 79. piętrze, kiedy wszystko się stało. Ostatnia rzecz, którą od niej słyszeliśmy, to wiadomość nagrana mojej siostrze, że wszystko jest okej i że do nas zadzwoni. Więc teraz czekamy. Był w drugim wieżowcu. Ostatnio widziano go na 81. piętrze ze swoimi współpracownikami. Gdy wrócili go poszukać, już go tam nie było. Mamy nadzieję, że może udało mu się zjechać windą. Sprawdziłyśmy wszystkie szpitale, ale nie ma go na żadnej liście. Nie wiemy, co jeszcze możemy zrobić. To jak szukanie igły w stogu siana. Modlę się, żeby wszystko było dobrze. On jest bardzo silną i kochaną osobą, więc mamy nadzieję, że go znajdziemy. Najgorsze jest to, że nie mogę tam być. Próbowałem polecieć 4 różnymi samolotami. Piotr Siemion, w studiu. Przez 12 lat mieszkał pan w Stanach Zjednoczonych. Jaka jest pana refleksja? Ponad 50 godzin po tej tragedii. A to jest czas, który już daje ten dystans potrzebny na refleksję. Ale właściwie ja się uspokoiłem godzinę po ataku. Godzinę czy dwie, kiedy zszedłem na dół w moim wieżowcu z kolei w Warszawie i do bankomatu i byłem w stanie wyciągnąć pieniądze ze swojego konta w Nowym Jorku. Wszystkie systemy działały. Czyli jest trochę tak, jak gdyby ten atak wymierzony w centrum cywilizacji, takie słowa padały, chybił, bo to centrum naszej cywilizacji jest w tej chwili nie w jakimś konkretnym budynku czy miejscu. Ono jest wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie pracują nasze systemy. To było jakoś tak pocieszające. Czy nie obawia się pan, że teraz wizyty w Stanach Zjednoczonych będą zupełnie inaczej wyglądały, że te wyjazdy będą utrudnione, że będzie ograniczenie w pewnym sensie wolności osobistej? I czy pan już się z tą myślą pogodził? Właściwie tak. Tam zawsze były kontrole na lotniskach, jakkolwiek okazało się to niepotrzebne czy daremne raczej. Pewnie, takie obostrzenia będą, to jest zło konieczne, tak czy inaczej. I o tym właśnie mówi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Posłuchajmy tej rozmowy. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w jednym z najlepiej strzeżonych budynków w Warszawie, w ambasadzie amerykańskiej. Jest z nami pan Christopher Hill, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mr. Ambassador. Panie ambasadorze, ostatni wtorek zmienił Amerykę i cały świat. Czy zmieni też przyjazne do tej pory nastawienie Amerykanów do innych narodowości? Przede wszystkim w tej chwili Amerykanie są w szoku. Dopiero w najbliższych dniach okaże się, jak zareagują. Ale wypowiem się w tej sprawie jako jeden z Amerykanów. Mamy w sobie silny upór i myślę, że ten upór w nas zwycięży. Nie pozwolimy, aby ten incydent zmienił sposób, w jaki działamy i istniejemy na świecie. Nie uciekamy przed rzeczywistością. Ameryka jest nadal na pierwszej linii frontu i tak powinno być. Z jakimi kłopotami mogą się spotkać Polacy, którzy wybierają się w najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych? Nasze lotniska nie są jeszcze otwarte. Każdy, kto podróżuje do Ameryki, powinien zdawać sobie sprawę z sytuacji w naszym kraju, która zmienia się praktycznie każdego dnia. Spodziewam się, że rutynowe kontrole na naszych lotniskach będą inne. Nastąpią tu duże zmiany i można się spodziewać opóźnienia wielu lotów. Chciałbym jednak podkreślić, że Ameryka nadal jest bezpiecznym krajem. Będziemy musieli podjąć różne decyzje związane z tym wydarzeniem, ale Ameryka nadal jest otwarta dla cudzoziemców. 90% Amerykanów chce odwetu na terrorystach. Kiedy można się spodziewać zdecydowanych reakcji rządu amerykańskiego? Muszę przyznać, że należę do tych 90%, ale uważam, że musimy zachować spokój, stawiać czoła kolejnym fazom kryzysu, ale w pewnej chwili będziemy musieli wiedzieć, kto to zrobił i jakie kraje go popierają. I wtedy będziemy musieli ich ścigać i zaatakować. Nie wiem, kiedy to nastąpi i gdzie to nastąpi, ale tak się stanie. Czy Polacy mogą w jakikolwiek sposób pomóc w tej chwili Amerykanom? Potrzebujemy w tych dniach pomocy. Na pewno wyrazy współczucia, kwiaty, świece i tłumy przed ambasadą to forma pomocy. Ale będziemy potrzebowali pomocy nie tylko dziś i jutro, ale także w przyszłym tygodniu, przyszłym miesiącu i przyszłym roku. Jesteśmy zaangażowani w bardzo trudną i najprawdopodobniej bardzo długą walkę z terroryzmem. To jest nowa forma wojny.
Będziemy walczyć i zwyciężymy, ale nie możemy tego dokonać sami. Potrzebujemy sojuszników i przyjaciół i takiej pomocy oczekujemy od Polski. Przypominam, że oglądają Państwo program Na żywo w Polsacie. Za chwilę kolejny gość, kolejna rozmowa. Zapraszam. A w studiu pan Witold Rybczyński, szef sztabu organizującego wybory za granicą. Witam pana gorąco w MSZ-cie. Dzień dobry, dobry wieczór. Proszę mi powiedzieć, jak w takiej sytuacji wyobraża pan sobie organizowanie wyborów, wybory za tydzień w Stanach Zjednoczonych, gdzie żyje 6 milionów Polaków? Tak, i oczywiście tragedia jest tragedią, natomiast wybory są, że tak powiem, powinnością tych, którzy chcieliby w nich udział. W Stanach Zjednoczonych na ponad 6 milionów mieszkających Polaków, Polonii, natomiast obywateli polskich mieszka kilkadziesiąt tysięcy. Przeciętnie w wyborach bierze około 15 tysięcy głosujących. Czyli w ogóle nie ma planów zmiany, jeżeli chodzi o organizację wyborów za granicą? Nie, planu zmiany nie ma, natomiast chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych będzie największa ilość obwodowych komisji wyborczych, będą 20 aż 2. W Stanach Zjednoczonych mamy 4 okręgi konsularne, czyli konsulaty generalne. Jeden konsulat w Nowym Jorku, akurat... który się mieści na samym Manhattanie, tak jest. W Waszyngtonie, w Los Angeles i w Chicago. Chcę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałem z Nowym Jorkiem przed przyjściem tutaj do pani. Otóż do tej pory w konsulacie generalnym wpisało się z chęcią do głosowania ponad 200 osób. Natomiast sam okręg nowojorski liczy około 8 obwodowych komisji wyborczych. Przypuszczalnie myślimy, że w tym samym konsulacie na Manhattanie, tam gdzie ten dramat, straszny, tragedia się wydarzyła, weźmie... No właśnie, zobaczmy, jak świat opakuje to, co się stało w Nowym Jorku. Flagi są opuszczone do połowy, mnóstwo kwiatów, płoną znicze. Proszę mi powiedzieć, no właśnie, czy w takiej sytuacji w ogóle wyobraża pan sobie przeprowadzanie wyborów, nie mówiąc o tym, że mogą być kolejne kroki, na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych, może być wojna. Co no, wtedy? Wie pani, to już mówimy o ekstremalnych warunkach. Proszę zważyć, że nasze wybory odbędą się no, 2 tygodnie po tej tragedii, po tym dramacie. Polacy będą już w Stanach Zjednoczonych głosowali w sobotę od godziny 14. Czy frekwencja będzie w związku z tym, pana zdaniem, niższa niż ta, którą mieliśmy przed laty? Ja myślę, że będzie niższa. Jednak ta tragedia, ten strach przed tym wszystkim, to co pani przed chwilą powiedziała, może coś jeszcze, może gdzieś się wydarzy. Już mamy sygnały, że na dzień dzisiejszy zapisało się w Nowym Jorku tylko 200 osób do głosowania. Przeciętnie zapisywało się kilka tysięcy. W całym okręgu nowojorskim, w którym jest 5 komisji, tylko 800 osób, a przypuszczaliśmy, że będzie głosowało około 10 tysięcy. Dziękuję bardzo, pan Witold Rybczyński, MSZ. Oglądają państwo program Na żywo w Polsacie. Komentujemy to, co dzieje się na świecie po tragedii na Manhattanie. A w naszym studiu witamy kolejnego gościa, pan Andrzej Olechowski, lider Platformy Obywatelskiej, kiedyś minister finansów. Może o stronie gospodarczej porozmawiamy. Czy grozi nam kryzys gospodarczy? Wszyscy się zastanawiają, co się stanie w Ameryce, bo ważniejsze jest ponoć to, co się stanie, niż to, co się stało, czy tak? Niewykluczone. Nie dlatego, że są zniszczenia, które są też istotne, ale dlatego, że Amerykanie mogą się cofnąć, jak gdyby nabrać, zatrzymać. Nie kupować na przykład. Dokładnie. Optymizm konsumentów może gwałtownie spaść. A ponieważ Ameryka już jest na skraju recesji od pewnego czasu, z taką nadzieją, że wyszłaby do końca tego roku, to może to powstrzymać. A jeśli wpadnie w recesję,
Europa też nie jest tak teraz w najlepszym stanie, zachodnia. Niemcy są też na skraju recesji de facto. To boimy się, że Niemcy wtedy wpadną. To może być lawina, prawda? Jeżeli na przykład, załóżmy, Niemcy nie będą handlowały ze Stanami Zjednoczonymi, my z Niemcami. Tak. I tutaj może być dramat. Jak się przygotować do tego dramatu? My, przeciętni obywatele, co możemy zrobić? Mamy przecież waluty różnego rodzaju. Tak jak wszyscy, wiadomo, że jak mają być trochę gorsze czasy, to nie można mieć, nie wiem, na przykład rozepchanego żołądka, więc budżet nie może być taki rozdęty. Czyli nie zaciągać kredytów na razie, nie wydawać za dużo pieniędzy. I nie planować wielkich wydatków, mówię na szczeblu państwowym. Natomiast im bardziej ludzie będą optymistyczni, im bardziej ludzie będą, nie będą się bać takiego kryzysu, tym lepiej. Gospodarka jest psychologią w dużej mierze. Jak wszyscy się umówią, że nie kupują, będzie kryzys. Jak wszyscy się umówią, że kupują, nie będzie kryzys. Jak pan ocenia zachowanie George'a Busha, zachowanie administracji amerykańskiej w odpowiedzi na atak? Czy tego się pan spodziewał? Czy takiej reakcji pan się spodziewał? Czy może czegoś bardziej ostrego? Myślę, że wszyscy na początku byli nieco zaskoczeni taką nieobecnością władz amerykańskich. Prezydent przez parę godzin. Na jakiś czas. Rozumiemy teraz, że jego samolot, on sam, Biały Dom i tak dalej były przedmiotem ataku, więc stąd były potrzebne to środki, ale takie mam wrażenie, że przez parę godzin Amerykanie czuli się opuszczeni. A później reakcja była spokojna, uspokajająca. On musi przywrócić Amerykanom poczucie bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony właśnie Amerykanie siebie głośno krzyczą, że domagają się zemsty, domagają się wykrycia winnych. Pani, mądry polityk nie idzie na czele linczu. Mądry polityk chce się upewnić, że kara będzie wymierzona, ale że będzie to kara sprawiedliwa. Czy sądzi pan, że jest szansa właśnie na znalezienie sprawców tej tragedii? No to jest rzecz, którą musimy dokonać, dlatego jest dobrze, żebyśmy mieli w sobie złość, bo bez tej złości gotowi jesteśmy później pobłażać takim, ale musimy tych, którzy to spowodowali, dosięgnąć i musimy mieć też dość determinacji, żeby później upewnić się, że następnie. Tak, czy nie wydaje się panu, że na razie to jest fiasko, jedna wielka nieudana akcja i przed, i po. Czy wierzy pan, że służby, które nie zdały egzaminu przed tą tragedią, zdadzą egzamin właśnie teraz? Są takie momenty, jak pani wie, że w człowieku idzie taka adrenalina, że dokonuje cudów. Ja myślę, że w tej chwili wszystkie służby państwowe w Stanach Zjednoczonych pracują powyżej swoich możliwości. Ja oczywiście nie mam umiejętności proroczych, więc nie przewidzę, czy znajdą i jak szybko znajdą, ale wiem, że nie można tego zrobić 24 godziny, więc trochę czasu musimy zostawić. Jak pan sądzi, czy nie obawia się pan, że odwet może pociągnąć za sobą tak naprawdę skutki, o których się nie spodziewamy, wojnę światową? Jeśli będzie nierozważny, zbyt szeroki, nietrafiony przypadkiem, dlatego pośpiechu tu by nikt nie zalecał, to wówczas tak, on musi być sprawiedliwy, musi być postrzegany jako sprawiedliwy. Wtedy nie będzie złych skutków. A czy to jest dla Polski szansa, ta sytuacja, jeżeli chodzi o NATO, jeżeli chodzi o nasz udział w strukturze NATO? Czy też więcej możemy stracić? Myśmy już stracili, bo to, co się zdarzyło, to dotknęło nas wszystkich. Tam będzie dużo polskich nazwisk, więc to jest strata dla nas jako ludzi. Czy to może być jakaś szansa, żebyśmy my się w takich kategoriach, no nie wiem, czy sprawdzili jako uczestnicy jakichś działań. Wydaje mi się, że większym sprawdzianem jest to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, czyli takie ogólne poczucie niesprawiedliwości tego wydarzenia, współczucie Amerykanom, wyrazy solidarności. To jest ważne, bo jednakże ta wspólnota euroatlantycka jest przede wszystkim wspólnotą wartości, więc wszyscy na to patrzą, czy my jesteśmy podobni w naszych reakcjach, a później jedni są mniej sprawni, drudzy bardziej. To już jest mniej ważne. Zgadza się pan z takim stwierdzeniem, że tak naprawdę świat płaci cenę za to, że tolerował terrorystów do tej pory, że patrzył na nich z pobłażaniem? Niewątpliwie i tu wielu ma sobie wiele rzeczy do wyrzucenia, ponieważ choćby u nas przecież, pomijam czasy PRL-u, gdzie terroryści bywali, to również w dzisiejszych czasach ileż to było nacisku, żeby sprzedawać broń do krajów, które są na czarnej liście, no bo co, to są amerykańskie interesy, a nasz interes jest, żeby poza handlować tym pieniądze, przede wszystkim interesy, to się liczy też. No teraz myślę, że będzie więcej mniej troszeczkę. Przerwiemy na chwilę rozmowę, łączymy się z Arturem Tamborskim, który jest w studiu informacji. Halo Artur. Ponownie witam serdecznie, witam państwa. Za chwilę połączymy się z Pawłem Maciągiem, który jest na miejscu wydarzeń. Ma dla nas nowe, sensacyjne informacje, a zatem zapraszam na serwis informacyjny.
Paweł Maciąg, informacje, jest na miejscu wydarzeń w Nowym Jorku. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór, Arturze. Dobry witam cię serdecznie. Państwu. Powiedz mi, do nas docierają coraz to nowe informacje, coraz to nowe doniesienia. Co dzieje się teraz? Czy jest coś nowego? Przed chwilą dosłownie ratownicy poinformowali, że specjalistyczne urządzenia wykryły ślady głosu kolejnych żywych osób pod gruzami World Trade Center. Przypominam, że niedawno wydobyto 5 ratowników. Ewakuowano z kolei kolejny gmach na Manhattanie. Tym razem jest to 51-piętrowy wieżowiec American Express. Jest on zlokalizowany ulicę dalej od miejsca wtorkowej katastrofy. Istnieje obawa, że może się zawalić. W gmachu znajdowały się służby ratownicze i medyczne. Z kolei szef amerykańskiej dyplomacji Colin Powell potwierdził, że głównym podejrzanym o udział w zamachach terrorystycznych jest saudyjski miliarder Osama Bin Laden. To tyle. Oddaję głos do studia w Warszawie. Dziękuję serdecznie. Cały czas oczywiście zbieramy dodatkowe informacje. Myślę, że warto do tego dodać, że wiadomo już, że jutro giełda nowojorska wznowi pracę. Będzie to na pewno poważny i dobry sygnał dla wszystkich inwestorów, dla ludzi, którzy zajmują się finansami. Kapitan samolotu, który jako pierwszy uderzył w wieżę World Trade Center, był z pochodzenia Polakiem. Nazywał się Ogonowskim. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar zamachu są Polacy. Wiele polskich nazwisk jest na internetowej liście uratowanych. Pracownikom polskiego konsulatu w Nowym Jorku udało się jednak potwierdzić tylko jedno nazwisko. Syn tej kobiety miał w dzień zamachu zwiedzać World Trade Center. 3 dni niepewności US zakończyły się na szczęście dobrze. Syn zadzwonił. Nie wiem, chyba moja modlitwa. Na Podhalu, gdzie prawie w każdym domu ktoś wyjechał do Ameryki, takich oczekujących na jakiekolwiek wiadomości rodzin jest wiele. Kto się nie denerwuje, jeżeli tam dwoje dzieci i synowa? No boję się, no pewnie o wszystkich. I sama. Trzecie zebło i wnuczki tam mi wszystko. W Nowym Jorku na gorącą linię dzwonią setki zaniepokojonych polskich rodzin. Podobnie jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wszyscy państwo, którzy boją się o swoich najbliższych, prośba jest, żeby najpierw zadzwonić po prostu w miejsce, w którym najbardziej prawdopodobnie te osoby się znajdują. Czasami jest to po prostu kwestia telefonu do domu czy do rodziny, a nie obciążać od razu konsulatu. Ciągle nie wiadomo, czy wśród ofiar są Polacy. To dopiero początek akcji wydobywania ciał. Trzeba być przygotowanym na to, że wśród ofiar, które są w tej chwili dopiero identyfikowane, zwłoki wywożone poza Manhattan, wśród nich być może będą Polacy. Konsulat Polski apeluje, by rodziny poszukujące krewnych podawały przede wszystkim ich rysopis i wiek. Szpitale nie ewidencjonują bowiem narodowości rannych. I kolejne gorące doniesienia. Władze amerykańskie zapowiedziały, że amerykańskie samoloty pasażerskie będą chronione przez komandosów. Stany Zjednoczone apelują o wspólną ogólnoświatową walkę z terroryzmem. Prezydent Bush chce, aby do akcji włączyły się m.in. Chiny, a nawet kraje muzułmańskie. Nie można pozwolić, aby winni tak nieludzkich aktów pozostali bezkarni. Można było dziś usłyszeć po specjalnym spotkaniu w Brukseli przedstawicieli Rady NATO-Rosja. Wszystkie amerykańskie służby wywiadowcze intensywnie poszukują sprawców największego aktu terroru w historii świata. Informacje o śledztwie są skąpe i nierzadko sprzeczne. Wiadomo, że na lotnisku w Bostonie odnaleziono samochód, którym prawdopodobnie poruszało się 2 terrorystów, a w nim podręcznik do nauki pilotażu w języku arabskim, kasetę wideo z instrukcją pilotażu i Koran. Ustalono, że obaj mężczyźni posługiwali się amerykańskimi dokumentami. Szef FBI przyznał tylko, że zatrzymano już pewną liczbę osób, które przesłuchano. Nikogo jednak formalnie nie aresztowano. Zidentyfikowaliśmy wielu z porywaczy samolotów uczestniczących w zamachach. Według prokuratora generalnego USA na pokładzie każdego z 4 samolotów mogło być nawet po 6 terrorystów. Piloci mieli znaczące wsparcie z ziemi. Służby wywiadowcze badają w tej chwili 2000 wątków związanych z zamachami. W dramatycznych telefonach z pokładu samolotu pasażerowie mówili, że terroryści byli uzbrojeni w plastikowe noże. Dlatego nie zatrzymano ich podczas rutynowej kontroli. Były pilot afgańskich linii lotniczych twierdzi, że uczył pilotowania cywilnych samolotów. Miał europejski. Mówiła po angielsku. Szkolenia odbywały się w mieście Bamian w Afganistanie, gdzie znajduje się baza talibów rządzących tym krajem. Szkoleni piloci pochodzili z Pakistanu, Afganistanu i krajów arabskich. 23:20, kolejne wydanie informacji, najświeższe doniesienie informacji z tego, co dzieje się w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Teraz oddaję głos Dorocie Gawryluk, dalsza część interesującej rozmowy z Andrzejem Olechowskim. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Jakie konsekwencje? Słyszeliśmy tutaj o łączeniu się sił całego świata przeciwko terrorystom. Jakie konsekwencje dla polityki międzynarodowej będzie miało to, co się stało w Nowym Jorku? Powstanie koalicja narodów, które chcą walczyć z terroryzmem. To nie ma wątpliwości, bo jesteśmy wszyscy pod wielkim wrażeniem. Problem jest, żeby się utrzymała przez dłuższy czas, a to ludziom przechodzi niestety. Ja mam taką prognozę, że to zbliży Amerykę i Europę, bo my jesteśmy i pozostaniemy przez długi czas pod wrażeniem. A one się troszkę rozchodziły. I to będzie dobry skutek, taka większa koordynacja polityki zagranicznej między Stanami Zjednoczonymi. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że zło zrodzi dobro i to chyba najlepszy motto tego programu. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Olechowski był moim gościem. To był program na żywo, godzinny, komentatorski. Dziękujemy Państwu do końca dnia. Proszę zostać z nami. Będziemy komentować to, co dzieje się na świecie w związku z tragedią w Nowym Jorku. Dziękuję Państwu, dobranoc.